To co? To zróbmy sobie jakąś powtórkę z poprzedniego, z poprzednich zajęć. Ta powtórka będzie miała taką naturę, że oczywiście nie będę was wypytywać już wszystkie szczegóły techniczne, ale czego my się ciekawego tam nauczyliśmy? Tak, to znaczy się w takim sensie, że możemy jakoś tworzyć efekty, tak? To znaczy się, mamy do dyspozycji ten sprzęt, no i jakby to chyba do czego już was zdążyłem przekonać, prawda, że to jest takie duże no-no, prawda, o jakich efektach nie myślimy raczej? Pixel perfect. Prawda, pixel based efekt w takim sensie, że renderujemy pojedyncze piksele, tak? A to o takich efektach raczej nie myślimy, to znaczy się możemy o nich myśleć, no ale wtedy nam lądują na przykład piksele 2x2, to jak naprawdę ten nasz rendering jest bardzo szybki, jak jest trochę wolniejszy to 4x4, a jak jest naprawdę bardzo wolny to mamy piksele krowiaki 8x8, prawda? I nie za bardzo jest to z tym zrobione, no to można kombinować tam 8x4, coś tam, prawda? To w zależności ile nam zostanie tej wydajności, tak? Więc pixel based raczej nie, tak? No ale jakie, ale w takim razie, no to dobrze, to pixel based nie, to jakie tak? Jakie mamy techniki do wyboru, tak? Co tam możemy zrobić? Generalnie bardzo dużo można zrobić samymi dobrze przygotowanymi danymi do wyprawienia. Czyli mamy pierwszą bardzo ważną obserwację, to jest takie, że przygotowanie danych. Przygotowanie danych jest ważne. Ono jest do tego stopnia ważne, że ich chyba nie trudno byłoby mi was przekonać, że na przykład takie efekty jak ten floor, który sobie oglądaliśmy, tak, i ten twister RGB, to tam cały nacisk na początku został położony na to, żeby się zastanowić, jak można przygotować dane do efektu, no bo później ten efekt obliczeniowo on jest żaden, tak? To znaczy się tam, co my głównie robiliśmy w tych efektach? No mieliśmy taki line caching, ładowaliśmy odpowiednio. No, czyli koper leciał, tak? Czyli korzystaliśmy głównie z kopera i z czegoś jeszcze korzystaliśmy. Z rejestrów do przesuwania. Czy z bitplane tego shiftera, tak? No i taki palet scrolling jeszcze był. Bitplane shiftera, czyli te techniki takie, prawda, że dużo jedziemy koperem, da on nam i ten koper to on nam umożliwiał robienie właśnie tego, żebyśmy sobie bitplane shifterem, żebyśmy go zmieniali co linię, tak, żeby różne przesunięcia uzyskiwać. Co my tam jeszcze mogliśmy nim robić? Mogliśmy sobie zmieniać kolory, tak? Czyli co? Zmiana kolorów. Co jeszcze ciekawego tam mogliśmy wykorzystać w tym koperze? No coś było, jeszcze jedna rzecz. Co jeszcze z tymi planami można było tam robić ciekawego? Rozciągać. A jak to się robiło, to rozciąganie? No moduł się zmieniał. Czyli co? Ten modulo bitplanów do rozciągania, tak? Rozciągania. No, czy ogólnie zmiany pozycji pobierania, tak? Czyli ogólnie można by było to nazwać modulo bitplanów do zmiany pozycji, pozycji pobierania. Co my tam jeszcze ciekawego mieliśmy? Tą technikę, która tutaj padła nazwa, tak? Czyli co? Może sobie zostawmy tutaj jeszcze tego kopera, tak zostawmy mu troszeczkę miejsca. Czyli co? Line caching. Czyli w pamięci co? Posiadamy wszystkie prekalkulowane linie i z tych linii sobie składamy nasz obraz, tak? Czy tym koperem coś jeszcze ciekawego można było robić? Coś komuś tam jeszcze przychodzi do głowy? Pewnie można by było jeszcze nim coś robić.
ale my sobie za bardzo o tym nie rozmawialiśmy. Ja był taki efekt, którego się postaram odpalić. Jak był taki efekt? Może przyjrzyjmy się temu efektowi jeszcze na chwileczkę. O, tylko muszę teraz sobie pobudzić moją pamięć. Jeszcze nie wypiłem kawy, więc jest trochę ciężko, prawda? Już pamiętam. Highway. On tak troszeczkę niepozornie wygląda, ten efekt. Ale staramy się go pokazać, tak? To jest w ogóle tak, że na przykład bitplany nie są wyświetlane w tym środkowym obszarze, gdzie jest Sunglasses at Night, tak? I mamy w pewnym sensie takiego split screena, to znaczy się można sobie zrobić, podzielić ekran pionowo na parę pasów i można tam zdefiniować inne display window, tak? I inne palety, czyli możemy sobie tak ekran przy pomocy kofera podzielić na takie funkcjonalne bloki. Na takie funkcjonalne pasy, tak, poziome, w których możemy sobie tam coś robić ciekawego, tak? Ja mam pytanie o tą bitmapę na samej górze i na samą dole. To jest ta sama i ona jest obracana jakoś podczas... Tak. To znaczy się, wydaje mi się... Nie, akurat tutaj... A nie. To w takim razie jest inna w ogóle grafika. Ale w szczególności, prawda, można robić... To sobie przypominamy te moduły bitplanów nasze, tak? Tylko w jakim sensie to jest inna grafika? No, inna grafika w takim sensie, że w pamięci. To jest inny obszar w pamięci. Znaczy, to jest ta sama grafika, tylko tam odbicie na ale tego. Ale ona była wcześniej po prostu obrócona, czy to się dzieje? Wcześniej. A nie. Więc co, to modulo do zmiany, modulo bitplanu do zmiany pozycji pobierania i tutaj mogliśmy ciekawe rzeczy robić, tak jak jakieś rozciąganie linii, tak? Rozciąganie linii, odbicie lustrzane, tak? No i szereg jakichś takich innych zabawek, tak, które można sobie on top tego, tej obserwacji tutaj zrobić, tak? No okej. Okay. Mamy ten efekt. Oho, ktoś nas odwiedza. Cześć. Dobra, mieliśmy odwiedziny, ale już wracamy, tak? Gdzie jest to w ogóle? Co ja kręcę? Kręcę. No dobra. Ten line caching mieliśmy. Co tam jeszcze mieliśmy w tych efektach? Przypomnijmy sobie, w tym floor to były shiftery, kolorowanie. No. Okej. Okay. W Twister RGB co było? W Twister RGB był znowu line caching, znowu było kolorowanie. Okej. Okay. A co było w Tiles 8? No tam rysowaliśmy sobie to takie animowanie Tile'a. Co color clock zmienialiśmy kolor. Mhm. Czyli zrobiliśmy coś takiego, co można by było nazwać koperczanki, tak? Czyli mogliśmy mieć piksele 8x8 albo 8x4 w RGB, tak? Tylko trzeba było zapisywać do instrukcji kopera, tak jak generowaliśmy. No i tam trzeba było jakoś sprytnie zrobić tam te skipy, waity, jumpy, prawda, w tej koperliście tam trzeba było troszeczkę pomieszać. No dobrze. To co? To wykorzystaliśmy. No i tam jeszcze z tymi sprite'ami można robić jakieś sztuczki, prawda, całkiem dużo, to sobie troszeczkę z tym eksperymentowaliście. Siadłem do jednego efektu, do rozszerzenia tej waszej pracy domowej i pewna refleksja mi naszła, że ten mój framework do sprite'ów jest kichowaty, ja go teraz przerabiam, tak. Ale skończ się najpierw to zadanie, to skomituję, zresztą i tak nie miałem czasu w tygodniu, żeby to skończyć. Dobra, czyli co? Czyli mamy jakieś techniki, no ale najważniejszego elementu, który nam tutaj zabrakło, to co? No, wykorzystaliśmy sobie kopera,
Wykorzystaliśmy sobie sprite'y, wykorzystaliśmy bitplany, no jakiego jeszcze układu nie wykorzystaliśmy? Bliter! No to co? To bierzemy go, tego blitera naszego i go rozkminiamy, prawda? Do czego można go użyć? Znaczy się, do czego ja go użyłem, a potem może was jakaś ciekawa refleksja najdzie i zobaczycie, że ta maszynka jest całkiem niezła. No to dobra. To dzisiaj nie będzie niespodzianki. Jak będę wam pokazywać efekty i się was pytać, czy tam jest używane, to wszyscy mają podnosić ręki, tak? Że jest. No to co? Przede wszystkim, tak myślałem i kurczę, każdy z tych efektów jest taki trochę trikowy i będziemy tam trochę w nim ugrzęźniemy. Piszmy sobie taki efekt Metaballs. Czasami sobie zawsze bliżej nazywam go Meatballs. No to co? To co tu się będzie działo? Zobaczmy najpierw, jak on działa. Co się tutaj dzieje na ekranie, tak? Łapki to są sprite, więc się na nich nie skupiajcie. No co się tutaj dzieje? O co tutaj chodzi w tym efekcie, jak myślicie? No jakaś taka obserwacja jest, prawda? Jakiegoś takiego ora robi na tych kółkach? Jeszcze zobaczę, czy ja to nagrywam. Tutaj sobie kurczę wszystko zacząłem zawiązywać. Pogubiłem się na tych ekranach wszystkich. Tak, nagrywam. Dobra. Co? Że jakiegoś ora robi na tych kółkach? To wygląda jakby podobna technika twisty. No nie, te kulki można dowolnie na ekranie. To znaczy się to, że one się tak kichowato poruszają, to bo mi się nie chciało. ale... Nie jestem pewien, ale tam wypełnienie jest może używane? Bo one się jakby zlewają... No nie wiem, możecie się im przyjrzeć bardziej i to spróbować powiększyć, tak? Znaczy mi chodzi o to, że jak one się do siebie zbliżają, to taki jest jakby takie napięcie powierzchniowe i się łączą. Inaczej, aniżeli jakby je po prostu przykryć. Dlatego myślę, że to jakieś wypełnienie jest. No ale jak się przyjrzycie dokładnie, to okazuje się, że ten efekt jest pixel perfect. On jest pikselowy. No ale ja powiedziałem, prawda, tu pierwszy punkt był no, prawda? Że pojedyncze piksele to nie, tak się nie bawimy, prawda? Ale jednak to jest na pojedynczych pikselach zrobione. To zamknijmy ten efekt i teraz szybko sobie, bo to jest bazowane na jakimś fenomenie, który zapewne mieliście w szkole opisywany na fizyce. Jak myślicie, co to mogło być? Myśmy sobie narysowali takie cosie. I w pewnym momencie te cosie się zaczynają tak robić. Jakieś związanie kowalencyjne? No, blisko. No. Jakieś pole elektromagnetyczne. Jakieś pole elektromagnetyczne, tak? Jakieś pole, tak? No i co? Gdybyśmy się zapytali o... Czyli tutaj mam jakieś centrum, tak? No to jak to jest tam z tamtym polem elektrostatycznym? To jak to jest? Jak ten ładunek? Jaki jest? Gdybyśmy chcieli sobie, powiedzmy, że tutaj jest centrum tego ładunku. Powiedzmy, że tutaj są dwa... coś o jakimś ładunku, tak? Znaczy powiedzmy, że te ładunki są takie same i chcielibyśmy policzyć, jaka jest wartość tego pola w tym punkcie, tak? To co musimy zrobić? To powiedzmy w tym punkcie. To pewnie ładunek pierwszy raz drugi przez odległość do pierwszego i przez drugiego. Nie, to jest pole liniowe, więc to jest suma dwóch pól tak naprawdę. Tak, to jest suma dwóch pól, tylko trzeba by było powiedzieć, prawda, jaka jest, czyli co, musielibyśmy zsumować odległość, w pewnym sensie odległość od tego, tak, i odległość od tego.
Tak, a jeszcze te pole, ono ma to do siebie, że no teraz moglibyśmy się zastanawiać. No tak naprawdę to wiadomo, że wartość tego pola to z reguły maleje tam z kwadratem odległości, tak? Ale być może my nie chcemy, żeby to był kwadrat, tylko że chcemy, żeby ta funkcja była jakaś taka, żeby jak ona zostanie zaprezentowana na ekranie, to no być może chcemy ją spłaszczyć. Znaczy nie chcemy, żeby ta funkcja wyglądała w ten sposób, tylko być może chcemy, żeby wyglądała jakoś tak. Prawda? To nie jest istotne za bardzo, bo tak naprawdę to nas interesuje tylko, tak jak widzieliście ten efekt, prawda? To interesuje nas to, żeby tutaj takie pomosty się wytwarzały, tak? No to właśnie przy tym kwadratowym się nie wytworzą, bo jakby pola one tworzyłyby taką kapsułę, w sensie, że nie byłoby tego zgięcia. No, to znaczy się tutaj mamy tak, że te pole jest tak silne, że tutaj piksele są białe. I w ogóle się już nad tym nie zastanawiamy, tak? Gdzieś tutaj te pole już będzie tak słabe, że te piksele zawsze będą czarne. Tak, tylko chodzi mi po prostu o to, że jakby fizycznie one były bardziej obłe, aniżeli takie wklęsłe, w sensie nie wciskałyby się, tylko raczej na zewnątrz by szły, więc to jest jakby... Nie wiem, czy rozumiem pytanie, czy chodzi ci o, w sensie, że o zachowanie jest... tego łącznika? Na przykład zachowanie tego łącznika, że ten łącznik, jeżeli on symbolizuje pole, to on byłby na zewnątrz, a nie do środka. Jeżeli to ma być pole faktycznie elektryczne. To jest po prostu czepianie się. Chodzi mi o to, że jeżeli będziemy modyfikować, tak jak Pan właśnie sugeruje, tą funkcję, to różne kształty będą wychodzić. Mm-hmm. I wydaje mi się, że w normalnym polu takim elektrostatycznym to byłoby bardziej obłe, bo troszeczkę to jest bez sensu, że to nie jest symetryczne w takim sensie, że się nie rozchodzi na zewnątrz. Ale jak obłe, to by musiało... Chodzi mi o to, że jeżeli masz dwie kulki... Dobra, posłuchajcie. Jakbyśmy mieli Polesia, to by nas spacyfikował, bo on tam jest po fizyce, prawda? Ja nie będę w to dalej wchodził, prawda? Czyli na ile to jest poprawne, tak? No bo ostatecznie chodzi o efekt, prawda? Chodzi o efekt graficzny. Więc jak my się teraz, to fajnie jak jest to oddziaływanie i widać, że one się tak, jak im bliżej są, tym widać, że ten łącznik się tam wytwarza, tak? No dobra, to szybciutko, to jakaś była taka obserwacja, aha, mniej lub bardziej poprawna fizycznie, tak? No to jak jeszcze zrobiliśmy sobie tą obserwację, to może zobaczmy, jak wygląda grafika do tego efektu, tak? Bo ona oczywiście... Jest tutaj jakoś policzona. I jest coś takiego. O. No. Tylko ty muszę jeszcze umieć powiększać, tak? O. To jest coś takiego. Tam oczywiście on te piksele powygładzał. Tak? Widać, co tu się dzieje? No tak naprawdę mam taki gradient tutaj. I tak naprawdę to, co się będzie działo, to jak będą się sumować dwa gradienty, tak? Będą się sumować dwa gradienty, to będą się wytwarzać te łączniki tutaj. No i chyba tutaj padło słowo kluczowe, sumować. Piksele. No dobra. Ojej, prawda? A to niedobrze, bo w jakiej my postaci mamy piksele na ekranie? No, w bitplanach. Na bitplanach. To od razu wam powiem, bitplanów jest chyba 5. Tak? Czyli co? Musielibyśmy co zrobić? Te 5 osobno każdą sumować. Dla każdego piksela. No, jeszcze przeniesienia wygenerować i... No co musielibyśmy? Strasznie musielibyśmy się narobić, no nie? To znaczy się... No bo jak mieliśmy te bitplany, no to mieliśmy ich 5, prawda? A te odpowiadające sobie bity musielibyśmy wyekstrahować. A musielibyśmy mieć tutaj na boczku tą naszą bitmapę, tak? Też składającą się z 5 odpowiadające piksele. Wziąć te, wyekstrahować, sumować, a następnie znowu rozrzucić po bitplanach. No to trochę słabo, no nie? To nie zapowiada się jak klucz do sukcesu, jeżeli chodzi o wydajność, tak? No więc coś trzeba pokombinować.
Ale Blitter jest w czymś dobry. W czym on jest dobry? No bo ja faktycznie robię tam sumowanie z nasyceniem. Aha, to można by wziąć i wygenerować taką funkcję bulowską, która będzie nam to robić. Okej. Okay. No, dobra, dobra. I ona będzie fajnie, bo ona będzie nam robiła 16 pikseli naraz, no nie? No. Nieźle, no nie? To mogłoby nawet zacząć działać, prawda? Nawet działa, prawda? Nawet nie najgorzej działa. Aczkolwiek trzeba by było się tam pomyśleć, czy nie dałoby się tego skompresować do 4 bit planów, bo jednak 5 bit planów już zamula Blitter, tak? Już kradnie wystarczająco dużo cykli, że jemu nie jest najlepiej. No to dobrze, to przypomnijcie mi, jak to jest. Co ja bym chciał zrobić? Ja bym chciał jakąś sumę zrobić, prawda? I to chciałbym taką sumę zrobić, że jak mam powiedzmy A0, A1, to powiedzmy, że jest moja bitmapa, tak, A4, i tutaj mam co B0, B1, B2, B3, B4, tak? To są bity. To co ja bym chciał zrobić z tymi bitami, żeby wygenerować sumę, prawda? No przede wszystkim suma może być, może mieć troszeczkę więcej bitów, tak? Może mieć o ten jeden bit więcej. Tak, to co ja bym chciał teraz zrobić? No pewnie chciałbym zrobić coś takiego. Co to będzie C0? XOR B. A0, XOR B0, tak? Co to będzie C1? A1, XOR B1 i jeszcze trzeba carry z poprzedniego jakoś dorzucić. A carry to jest A0 AND B0. I co tu trzeba było sksorować, to z czym? A0 AND B0. A0, nie wiem jak to zapisać, razy B0, tak? Tak trzeba było zrobić. Tak? Ok. Czyli co, tak naprawdę... No, tylko że tutaj mamy problem, o ile... Ojejko. To było niespodziewane. Zagranie ze strony tego flamastra. No to dobra, to co byśmy tutaj tak naprawdę chcieli zrobić? Chcielibyśmy z całą pewnością jakoś inaczej potraktować bitplan zerowy, tak? No bo tu będziemy mieli te odpowiednie nasze bitplany, tak? Zerowy, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i tak dalej. No to chcielibyśmy jakoś wyjątkowo potraktować zerowy. No bo w zerowym nie będzie przeniesienia, więc on będzie taki szczególny troszeczkę, tak? Więc będziemy mieli tutaj jeden bit. To będzie nasz pierwszy bit. Tak, nasz drugi bit. No nazwijmy sobie jakoś tą wartość, prawda? Powiedzmy, że ono się będzie nazywać... bo my tutaj troszeczkę niefortunnie użyliśmy tego C, prawda? Nazwijmy sobie to D jak destination. Ok? Tutaj będą nasze D. Uff, dobra, czyli to będzie tak, a carry 0 to będzie, tak jak powiedzieliśmy sobie, to będzie coś takiego, tak? Więc mamy dwa blity, tak? Startujemy z dwoma blitami. No i później to już chyba będzie, później to już będzie w miarę regularne, tak? Czyli co, D0, przepraszam, D1, to będzie A1, XOR, B1, XOR, C0, tak? To tak raz jak policzyć C1? Dobra, to nie, też nie pamiętam. Pomóżcie mi policzyć. To chyba... A1, XOR B1 i to zandowane z carry poprzednim i osobny ant jeszcze był na A1 i B1 i to zorowane. No to dobrze, to może to starodawną techniką, prawda, A1, B1 i C0, tak? No to moglibyśmy sobie tą tabelkę rozpisać i to nam po prostu wyszło, tak? I to byśmy po prostu przekodowali na te nasze minterny,
No bo do tego to by się sprowadziło, tak? Ale, ale żeby, żeby to zrobić tak, tak wzorkiem, to, to, to jak sugerowałeś, żeby zrobić A1 XOR B1? R1 XOR B1 i to zandowane było z Kery poprzednim. No i to jest tyle, zamknąć nawias i jeszcze... Bo one muszą być różne. Jak są różne i był Kery, to mamy przeniesienie, tak? Kiedy mamy jeszcze przeniesienie? Mamy jeszcze przeniesienie, kiedy one były takie same. I co? I Kery dowolne może być. I Kery dowolne, tak? Tak. Okej. I to jest tyle chyba. Chyba tyle, nie? Tak mi się wydaje, że to tyle. No dobra, ale to widać, że to jest funkcja trzech zmiennych. Czy wszystko tam w litera wepniemy, prawda? Jak on hapie trzy słowa A1, B1 i C0, to jest pojedynczy bit. No i teraz co? Widać, że to trzeba powtórzyć. Aha. No ileś tam razy trzeba powtórzyć? Ile? Nie wiem, 4? 3? No to 4 razy chyba będzie, tak? No bo musimy dojechać aż do D4. I jak dojedziemy do D4, to co? To musimy jeszcze D5 policzyć. No to się sprowadza do policzenia C4 tak naprawdę. Czyli... No D4 to jest... D5 to jest C4. Tak. Okej. Czyli to jest C4, tak? To jest C4. Czemu policzyliśmy C4? Znaczy, czemu my chcemy policzyć C4? Może potencjalnie chcielibyśmy dla sąsiedniego piksela to wykorzystać. No nie, no zauważcie, że problem Albo jest... do saturacji może. O, do saturacji. No bo problem jest taki, że jak te kulki są bardzo blisko siebie, to tam w końcu będziemy mieli takie piksele, które po zsumowaniu dadzą więcej niż te nasze... niż te nasze 5 bitów, tak? Więc będziemy mieli tam wartości powiedzmy od 32 do 63, prawda? No, no i to po prostu byśmy mieli no takie coś, że no na ekranie będzie po prostu, spadniemy znowu w ciemne kolory, to by brzydko wyglądało, tak? A więc co później trzeba zrobić z tym C4? Gdyby się okazało, że C4 jest jedynką, to co trzeba by było zrobić jeszcze? Stawić wszystko na maksa? Tak, to znaczy się później każdy powiedzmy od D0 do D4 trzeba by było dodatkowo zrobić go z czym? Po prostu O1? No tak. OR D5 tak naprawdę. C4, tak? No OR, no to jest OR. Tak. No trzeba by było jeszcze coś takiego zrobić. Czy tak naprawdę widać, że to trochę tych blitów będzie. Raz, dwa, co już się nam 10 zrobiło blitów i tu potencjalnie nam się na nas czeka jeszcze 5 dodatkowych blitów. A więc to jest kosztowne pod względem liczby blitów, ale jest rabialne. Ale jest zdecydowanie rabialne, no i widzieliście efekt i fajnie, bo użytkownik patrzy, jacie, na midze, jeden na jeden piksele i taki efekt obliczeniowo, taki ciężki, tu trzeba pole obliczyć, to pierwiastki tam latają, prawda? No nic z tych rzeczy, prawda? Dobrze spreparowane dane i zaprzęgnięcie tego litera do roboty. Tam oczywiście jest blitów, znaczy się w tym efekcie, gdybyśmy sobie na niego spojrzeli, to problem jest taki, że gdybyśmy sobie na niego spojrzeli, to sobie na niego spójrzmy. Tylko trzeba zrobić co? Przede wszystkim trzeba zrobić... ta kawa jeszcze chyba mi się nie grała. Trzeba by było zrobić jakoś, żeby mu się przyjrzeć. No to żeby mu się przyjrzeć, to trzeba by jeszcze znaleźć. Jak on się nazywał? Metaboss, dobra. Metaboss. I czy tutaj się coś ciekawego dzieje? A
No, tutaj ja się na tworze. Pewnie jakbyśmy sobie popatrzyli na... No tak, tutaj się zasadniczo nic nie dzieje. Clear metaballs, position metaballs i draw metaballs, prawda? Trzy proste funkcje. Nie czyszczę całego ekranu, bo po co czyścić cały ekran? Prawda? No trzeba wyczyścić tylko kulki, te, które miałem tam w poprzedniej animacji. A więc to jest proste, więc trzeba zapisać te trzy kulki. A, no jakoś tam trzeba je ustawić, te kulki, coś tam dziwnego zrobić. A na sam koniec co? No pierwsza kulka jest kopiowanie jest za darmo. No bo nie muszę z niczym sumować, bo nie ma nic z czym sumować, prawda? No a później już trzeba zrobić bitmap unsaturated i gdybyśmy się tam zaczęli wgrzebywać te bitmap unsaturated, no to tam będzie większość tej dziwnej logiki. Natomiast tutaj procesor to się z reguły nudzi. Nic ciekawego. Nic ultra ciekawego się tutaj nie dzieje, więc spójrzmy w takim razie do naszej biblioteki funkcji. Co my tutaj mamy? Mamy funkcje bliterowe, libbit i tutaj mamy bitmap add saturated, tak? No i tutaj się całe mięsko dzieje, tak? Bliter, tutaj widzicie, latają jakieś moduły, jakieś offsety, cuda nie widzę, prawda? Ale zasadniczo tutaj widzicie half adder with carry, później mamy full adder with carry i jedziemy, tak? A później dodanie tych bitów nasycenia, tak? Więc to jest dokładnie to, tylko no tam odpowiednią ilość razy powtórzone, tak? No oczywiście ja się tutaj za bardzo nie będę wgryzać teraz. Bo mamy ciekawsze rzeczy do roboty, niż wgryzanie się dokładnie w ten kod. No można jeszcze by było zajrzeć tak na szybko w co? Tak na szybko w bibliotekę, a właściwie w plik nagłówkowy, bo tam będzie w tym blicie, czy w bliterze, o jest ten bliter, macie po pierwsze no, wykaz tych wszystkich funkcji, wszystkie mintermy, shifty, cuda nie widy, prawda, te wszystkie flagi. No i tutaj macie parę rozpisanych konfiguracji, tak? Wittera, żeby on już tam robił dokładnie to, co trzeba, tak? Także to są popisane te mintermy, te, które były przydatne. Co tutaj jeszcze ciekawego mamy? No mamy half addera, mamy full addera, mamy również odejmowanie, gdybyśmy chcieli odejmować, prawda? Czyli w drugą stronę. Czyli da się, ale to nie jest zbyt szybkie i wydaje się, że można to stosować wyłącznie. Trzeba by było sobie dokładnie policzyć, ile tam tego throughputu, ile trzeba tych blitów zapuścić, ile to jest totalnie, ile to jest łącznie cykli pamięciowych i jak to się tam będzie rozkładać. Bo na pewno nie można tego zrobić na całym ekranie. Tak? Można to na jakichś elementach na ekranie zrobić. No dobra, czy macie jakieś pytania do tego? To nieoczekiwane to było trochę, co? Sprytne. No to o to chodzi właśnie z biterem. Bo ten cookie cut, który, o którym sobie na początku rozmawialiśmy, no to jest takie ultrastandardowe zastosowanie blitera, tak? Natomiast widać, że jakbyśmy sobie pomyśleli tak troszeczkę bardziej globalnie na zasadzie, że mamy jakąś większą operację składającą się z jakiejś bitwise operacji i układa się to w taki wzorzec, że jesteśmy w stanie sobie to porozpisywać na takie równania na bitach, gdzie pojedyncze równanie korzysta z co najwyżej trzech zmiennych, no to już coś może nam się dłuższego, jakiś ciąg operacji może nam wygenerować jakieś ciekawe. Paweł siedział troszeczkę i myślę nad tym, że się gra w życie da zrobić przy pomocy tego. Ale nie odważyliśmy się jeszcze tego zakodować. Wydaje się, że się da. Tak, więc potencjalnie macie kandydata do tego, żeby szybko w domu zacząć całą, prawda, tłuc i powiedzieć, ja to ja chcę to zrobić, prawda? I sobie zarezerwować ten w pewnym sensie temat na... Jestem jedną demo, które oglądaliśmy w tym... Rule 30, ono coś tam robi, już nie pamiętam, musiałbym się zapytać,
To Tomek Drap. Ja pamiętam, ono... Ha, chyba, że... Tomek Drap mówi dokładnie, co to jest. To są jakieś równania, ale ja już nie pamiętam. Każda, to jest chyba tak, że każda funkcja boolowska, trójargumentowa, no to ona będzie miała jakiś swój numerek od 0 do 255, nie? W zależności od tego, jaka jest tam. Ja sobie nie przypomnę. Możliwe. Możliwe, że to o to chodziło. Nie przypomnę. Wiesz, sobie to ja znalazłem w ogóle cały taki wykład, który opowiada o tym, całym o tym demo w sumie konkretnej. Tak? Tak. Ja mogę podesłać. O, to ja z chęcią obejrzę. No dobra, to posłuchajcie. Tu mamy pokryte pierwsze nietrywialne. Nietrywialne użycie Petera. Więc ja się zastanawiałem, nie wiem, czy dotrzemy do Tilezoomera. Ten Tilezoomer, on jest troszeczkę taki dziwny. Ale obowiązkowym punktem w naszych zajęciach powinno być powiedzenie, no dobra, bo wy wszyscy tak, prawda, zobaczyliście na początku, jo, viva para, prawda? I da się tam ci jaki efekt, prawda? No dobra, ale to wszystko jest okupione pikselami 2x2 i wtedy ta UV mapa nie może być zbyt wyszukana, albo pikselami 4x4. No dobrze, no ale to co? To my mamy tak. Mamy, prawda, piksele. Znaczy, no mamy bufor, prawda? Mamy bufor z pikselami 1x1. Tak, powiedzmy, że ten bufor jest 80x64, każdy piksel jest 16-bitowy bit i reprezentuje kolor, tak, 16 bit. O, i to jest piksel, którym jest na każdą składową po 4 bity, tak? Super, fajnie, no nie? No, tylko jak z tego się robi cały ekran 320x256, tak? I to jeszcze w bitplanach. No tutaj mamy reprezentację chunky, tutaj mamy bitplany na ekranie, prawda? No i to co tutaj, czarne pudełko? No nie pozostawimy tak tego, prawda? Trzeba je rozgrzewać i zobaczyć, jak ono wygląda, bo tam muszą się ciekawe rzeczy dziać. No to dobrze, to zacznijmy, chociaż przerwę już mamy za rogiem. Zacznijmy od rzeczy, które nie wiem, czy są proste, ale przynajmniej zacznijmy sobie od koperlisty. A to jak ta koperlista będzie tam wyglądać w tym efekcie? Już wracamy się. Tak dla przypomnienia, to może jeszcze go odpalmy, dla przypomnienia ten efekt, jak on tam wygląda. On wygląda w ten sposób, że już lobby map, RGB, metran. No, on wygląda w ten sposób, że mamy jakieś takie, trochę słabo widać na tej teksturze i to bardzo dobrze, tak? bo chcemy troszeczkę to ukryć, no ale widać, że piksele są takie trochę poszarpane, tak? A jakbyśmy się tak dokładniej przyjrzeli, to tutaj sobie zauważycie taki wzorzec, że jest takie przesunięcie co 2 piksela, tak? I jakbyście się też przyjrzeli, to te przejścia między tymi kolorami RGB, one są tak trochę płynne, to znaczy, że one są trochę rozmazane. Tak, to znaczy nie mamy jasnej granicy między dwoma pikselami 4x4. Tak, ona jest troszeczkę rozmyta. Podobna technika, znaczy właściwie ta sama procedura jest wykorzystywana jeszcze w paru innych efektach tutaj. Można ją zobaczyć w efekcie, którego chyba jeszcze nie używaliśmy w żadnym demie. No, ale to jest taki prostciutki efekt, że można go pokazać. O, na przykład to też jest UV mapa, tylko na sterydach, bo tam dołożone jest oświetlenie, tak? A więc widać też, że te krawędzie są takie trochę tutaj poszarpane, no nie? No i widać, że tu jest, prawda, jakieś takie rozświetlanie tej tekstury, która jest pod spodem, prawda, tylko że to jest statyczna. Ta mapa światła jest statyczna, być może można by było ją zrobić dynamiczną. Tak.
No ale to rozumiem, że już mamy w grupie jednego ochotnika, który tam już tą, prawda, w tym blenderze, już tam w procesingu, to mówi map męczy. I będą z tego jakieś rezultaty, tak? Mamy jeszcze jeden efekt, który bazuje na tej samej procedurze do przetwarzania tego bufora na tamten duży, na tą dużą bitmapę. Co najmniej jeszcze jeden, tak? Mamy bankmapę, która też jest. A ten efekt już widzieliście, tak? To też jest jakiś tam daleki kuzyn UV mapy, jeżeli chodzi o złożoność tego efektu i jak on dokładnie działa pod spodem, tak? To nie jest za bardzo istotne, ale to co jest istotne, to też widać, że tych kolorów jest tutaj dużo i że te piksele też tutaj, no ta charakterystyka tego wszystko się zgadza, tak? To jest jedna i ta sama procedura, która przekształca bufor na drugi bufor. I to tak wygląda jak efekt kineskopu, tak szczerze powiedziawszy, więc może na kineskopie aż tego tak nie widać? To z całą pewnością, gdybyśmy to sobie wzięli teraz na monitor, wrzucili, to pewnie by troszeczkę inaczej wyglądało. Chociaż nie wiem, trzeba by było zobaczyć. To jeszcze w zależności przez którego analoga byśmy to puścili. Czy przez kompo Shite, prawda? Jak to niektórzy nazywają, tak? Czy przez S-Video, czy przez RGB, tak? To w zależności od tego, by tam nam mogło jeszcze trochę wymieszać te kolory. Przez RF-a. Nie. Takich, prawda? Bez zacząć, to proszę. Proszę mi nie sugerować. Dobrze, posłuchajcie, to już właściwie jest pora na przerwę. To po przerwie przyjrzymy się paru rzeczom w tym efekcie, tak? I zobaczycie w swojej okazałości, jak się robi chunky, two-planar na bliterze, tak? I myślę, że będzie mnóstwo radości, bo po pierwsze trzeba będzie zrozumieć, jak chunky two-planar działa, a później jak je wepchnąć na blitera, tak? I sobie zobaczymy, jak te bity będziemy mi tam mieszać, miętosić je, prawda? I tak dalej. No tak będzie trochę ten. Będą flashbacki z architektur systemów komputerowych, tak? No dobra, to pauzujemy. To co, jesteśmy z powrotem. To co? Czyli tak, żeby rozgryźć, co się dzieje w tym, być może należałoby tam jeszcze pokazać jedną trikową rzecz, ale wydaje mi się, że już ją widzieliście, ale pokażę im, prawda? To znaczy się, jak jest dokładnie liczony sam efekt, tak? Rozumiem, że to może niektórych boleć, prawda? Ale to trzeba się przyzwyczaić do tego, jak pisać. Czy przypomina w pewnym sensie, co to jest speedcode, tak? Czyli takie chamskie rozwinięcie pętli przez wszystkie piksele, tak? Czyli tu ile mam, jaką mam wysokość i szerokość tego efektu, tyle razy po prostu generuję daną instrukcję i później do tej instrukcji widać, co ja za instrukcję dwubajtową, prawda? Która przenosi coś z pamięci pod rejestrem A1 do pamięci pod adresem w rejestrze A0 i zwiększa ten adres 2, prawda? Czyli widać, że rozwijam taką pętlę, taką ziu robię, wypełniam ją danymi, te dane pochodzą z UV mapy, no i tak, a później jeszcze robię na końcu wróć pod procedury, tak? Czyli mam gdzieś taki porządny bloczek pamięci, którym jak wchodzę, to już całą tą pojedynczą moją klatkę, o to on już zrobi, tak? No on jest tak napisany, że ten kod, żeby tam działał w miarę szybko, tak? No to co tu się jeszcze ciekawego będzie działo? To musimy porozmawiać sobie o tym, co tu się będzie działo. To co, w jakim, mieliśmy jakiś taki tryb na Amidze wyświetlania, w którym można było mieć bardzo dużo kolorów na ekranie. I że to było sterowane tylko i wyłącznie zawartością bitplanów. Hold and modify. Hold and modify, tak? Czyli mieliśmy ham
Ham szóstka. I teraz jak ten ham szóstka, jak ona działała? Ktoś sobie przypomina jeszcze? Jak to było? Mieliśmy dwa sąsiadujące piksele. I pytamy o wartość piksela x i. Tak? To jaka wartość tego piksela x i będzie? No, mamy zakodowany pojedynczy piksel na 6 bit planach w tym trybie, tak? I teraz mamy tak, że tutaj są 4 bity dane i 2 bity kontrolne, tak? No i to powiedzmy, że to jest ten nasz CIDI, tak? No to teraz jeśli CI jest, nie pamiętam teraz jak jest dokładnie, tak? Ale widać, że ono może być albo 0, 1, 2 i 3, to nie jest zaskakujące, to może inaczej. Że XI to się równa, jeśli CI jest takie, to tak, jeżeli CI jest równe 0, to naszym kolorem, który tutaj zostanie wstawiony, to będzie nasz rejestr kolor. Który rejestr kolor? No, rejestr kolor DI, tak? Czyli jeden z 16 kolorów zostanie wzięty. W przeciwnym wypadku będzie tak, że weźmiemy sobie piksel o kolorze x i minus 1, to jest kolor, przypominam, to jest RGB12, tak? To jest RGB12. To bierzemy poprzedni kolor i w nim ustawiamy ERA na DI, albo G, albo B. Tak, czyli wymieniamy jedną ze składowych. OK. No to co? To taka obserwacja, to skoro wiemy, że jest tak, to możemy, powiedzmy, że tutaj mamy jakiś kolor XI. To w ilu i on ma wartość, no to jest tak naprawdę para, czy nie para, tylko krotka, tak? To jest RI, BI, GI, tak? To co? To ja mogę zrobić jak? Mogę wymienić sobie najpierw. Może tak to zapiszę. Mogę sobie najpierw wymienić tą składową. Potem mogę sobie wymienić tą składową. Tak. GI. No i ostatecznie mogę sobie wymienić trzecią składową, tak? I plus 1, B, I plus 1, G, I plus 1, tak? Czyli startuję z tym pikselem, tak? On ma poprawny kolor. I co? Przez dwa piksele będę miał jakiś taki dziwny kolor. Tak, czyli 0, 1, 2, 3, przepraszam, 0 mam poprzedni kolor, w 1, 2 będę miał kolory przejściowe, w trzecim pikselu będę miał już kolor docelowy. Tak? W ten sposób mogę sobie wymienić. No dobra. OK, to jest taka obserwacja, czyli co? Jakbym miał sobie teraz w tym efekcie 4 piksele, to w tym wymieniam, w tym robię delta R, w tym robię delta G i w tym jak już zrobię delta B, to mam, może jeszcze to inaczej, tutaj mam poprzedni piksel. Tak, każdy piksel ten, który chcę wyrenderować, tak, to on będzie się składał z 4 pikseli, w tym trybie HAM 6. Tak? Jak 4 piksele, to co? To tak naprawdę to będzie, no dobrze, na razie nie będę mówić, ale za chwileczkę. Tak? Czyli tutaj mamy poprzedni piksel, tak, tutaj jest nasz previous, current, i widać, że ten previous to też był tak, że tutaj było poprawne, tutaj było przejściowe. Tak? Tutaj jest przejściowe, tu już jest poprawne. Tak? Tak z grubsza to będzie wyglądać. OK, no to tu wymieniam delta R, tutaj G, tutaj B. No ale tutaj coś jeszcze muszę zrobić w tym pikselu. Co mogę zrobić w tym pikselu? Hold. No hold, ale ja nie mogę wziąć z palety. Bo mi się wszystko, bo wszystko wymienię, więc muszę którąś ze składowych wymienić. No to co, no to mapa robię, prawda?
Znowu wymieniam B. No, jak identycznościowe, prawda? No, coś muszę tam wstawić, prawda? Więc nasz format pikseli będzie taki, że... Aha, i patrzcie jeszcze na jedną ciekawą rzecz, że tak naprawdę to teraz... Co ja muszę zrobić? Aha, wypadałoby coś jeszcze zrobić. Okej, to będzie kodowane, taka pojedyncza rzecz będzie kodowana w tym DI, tak? To muszę jeszcze jakoś CI ustawić. Ale CI będzie na całym ekranie powtarzające się. Nie ma co do tego wątpliwości, czy są wątpliwości? No na całym ekranie, jeżeli sobie pomyślimy teraz o bitplanach, tak? Czyli bitplan od 0 do 3 i od 4 do 5, tak? To jest nasze DI, a to jest nasze CI. To teraz jak mam kolejne piksele, no to ten dół będzie mi się, to znaczy się te bity DI będą mi się wymieniać, a tutaj będę miał powtarzającą się sekwencję, tak? 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1, a tutaj będę mieć 1, 0, 1, 1. Tak? To widać? Tak, więc tak naprawdę te bitplany 4 i 5 to one są stałym patternem wypełnione. A który będzie mi determinować no właśnie tą kolejność tych składowych, które ja tam wymienię. No to co, to sobie zobaczmy, czy tak rzeczywiście jest, czy to można gdzieś tu zaobserwować w kodzie. I pewnie co byśmy chcieli zrobić. Pewnie jakąś inicjację efektu trzeba by było zobaczyć. O, popatrzcie co tutaj jest dziwnego. No tutaj coś być może trochę przekłamałem, prawda? Być może te bity mi się tam nie do końca zgadzają, prawda? Tutaj jest jak 011 1100, tak? Znaczy się no pomyliłem tutaj się. To jakby nie jest istotne. Okay? Ale co jeszcze ciekawego tutaj się dzieje? Popatrzcie, że ja tego nie wpisuję do bitplanów. Ja tylko wpisuję to do rejestru, do którego pobiera bitplan fetcher. No 249, 250. Nie generuję tych bitplanów, tylko mówię bitplan fetcherowi, nawet mówię bitplan. O kurde. Tu się w ogóle ciekawa rzecz dzieje. Popatrzcie, co się stało. 247. Setupuję playfield, mówię ham7 i mówię, że będę miał 7 bitplanów. Okazuje się, że w OCS jest bug. W chipie jest bug. Jak się ustawi 7, to wtedy pobiera tylko 4 bitplany. A to jest ten bug, co mówiliśmy parę tak, razy. Tak, tak. Tak, tak. Więc ktoś kiedyś mądry wyknił, że a co, przecież tam się da dużo różnych wartości wstawić do tego rejestru. A co jak damy 7? Wykazuje się, że pobiera tylko 4 bitplany. No ale korzysta z 6. Prawda? Tylko że po prostu nie odpala DMA dla 4 i dla 5 bitplanu. I można tam jakąś stałą wpisać. I tam można wtedy stałą wpisać. Ojej. No to taki feature prawda? No tak, z mojego punktu widzenia to feature, prawda? Super feature to jest, tak? Więc jest super feature, bo teraz ten bitplane fetcher nie robi jakichś głupich rzeczy i nie pobiera stałych z pamięci, tylko ja sobie te stałe tutaj wpisałem i jestem szczęśliwy, tak? I wszystko załatwione, prawda? Zmniejszam wykorzystanie przepustowości szyny o te 2 bitplany, tak? Czyli, prawda, z 6 pobieranych bitplanów redukuję do 4, jestem szczęśliwy, prawda, bliter ma więcej pola do popisu, tak? Więcej możliwości. No to dobra, to wykminiliśmy to. Co tutaj jeszcze się tam działo ciekawego z tym ekranem, tak? Czyli już wiemy, jak z grubsza już wiemy, jak wygląda ta nasza reprezentacja docelowa, tak? Czyli tak naprawdę będziemy po prostu... będziemy musieli skonstruować takie 4 piksele pod rząd, które wymienią wszystkie składowe, tak? I będziemy zapisywać tylko i wyłącznie zmiany. Tak, tutaj będzie delta R, delta G, delta B, delta B. I tak dalej dla kolejnych pikseli. No teraz co z tym zrobić jeszcze trzeba? No w oczywisty sposób trzeba te linie jakoś tam rozciągnąć, tak? Macie tutaj
czekamy sobie na co czwartą linię, robimy quadrupling. Tak, nic szokującego. Co parzystą, nieparzystą linię będziemy wymieniać sobie shiftera. Ten shifter nam po prostu będzie tak co dwa piksele w jedną, w drugą. To widać, prawda? 2200, czyli przesuwam sobie o dwa piksele, resetuję. Co dwa piksele, tak? I w ten sposób ten zygzaczek osiągam i te takie rozmazywanie granic pikseli w pionie. Tak? Więc tak jest. Czyli jakbyśmy tego nie robili, to nie mielibyśmy tych artefaktów na brzegu, ale te kolory by się tak ładnie... Bardziej by było widać wtedy te korwiaki. Okej. No to możecie sobie szybko zeksperymentować w domu, prawda, i zobaczyć, co tutaj by się działo, gdybyśmy sobie to pomodyfikowali, tak? No dobra, czyli widać, że tak naprawdę, to po pierwsze, to nie jest 256, tylko to jest 64, które będziemy sprytnie rozciągać, tak? Czyli tak naprawdę będziemy konwertować z tej postaci do tej postaci. Tak? Zgadzamy się co do tego. No to dobrze, to policzmy sobie, ile tutaj będzie bitów. To będzie 320 bitów, no bo tyle będziemy pikseli otrzymywać i co razy 4, tak? No i nie wiem, ile to dokładnie jest, bo nie potrafię liczyć, prawda, ale symbolicznie to zapisane mi wystarczy. A tutaj to ile będzie bitów na pojedynczy piksel? No każdy piksel będzie mieć 16 bitów. To się chyba zgadza w bitach, nie? Okej, zgadza się bitek, czyli jest jakaś taka obserwacja, że biterem nie będziemy musieli niczego rozciągać ani kompresować. Tak w sensie, że teraz po prostu te bity, które tutaj są w tej linii, będziemy po prostu musieli je tam odpowiednio przemieszać, tak? Żeby sobie tak robić, żeby się nie narobić, to musimy jeszcze jedną obserwację wykonać. A co my tak naprawdę będziemy chcieli zrobić? Popatrzcie, tylko nam już się tutaj real estate kończy. Chyba tego potrzebujemy. Oczywiście ta gąbka jest do kitu. Dobrze, to jakaś jeszcze obserwacja nam tutaj. To już też właściwie nie potrzebujemy tego. Obserwacja. Jak ta obserwacja powinna brzmieć? Ona powinna brzmieć w ten sposób, że my de facto to, co próbujemy zrobić, to wyobraźmy sobie teraz 4 bit plany. A w postaci jakichś wektorów bitów, tak? To będzie bit plan, który będzie kodował delty R, to delty G, to delty. Nie, to nie tak ma być. To ma być tak, że na tych kolejnych rzeczach tutaj ma być delta R, tu ma być delta G, delta B i delta B. Tak? No ale teraz tam już nudy. OK. Czyli co? Możemy sobie rozpisać, że to jest w pewnym sensie R0, R1, R2, R3 z takiej delty, no i tak dalej, tak? Tutaj będzie G, B, B. No to dobrze, to jeżeli my, a my w jakiej postaci będziemy mieli piksele w naszym, czyli to jest dest, to jest to, co będziemy produkować. A source, to co to jest? Source to jest takie słowo, w którym będzie zrobione coś takiego, że ono ma 16 bitów, i będzie w nim zapisane 4 bity. Tu będzie delta R, delta G, delta B i delta B. Tak? No i tu widać pierwszy problem. Tak? Nie wiem od teraz od której strony, więc to może nie jest istotne. Widać pierwszy problem, który się dzieje. My tak naprawdę to, do czego będziemy dążyć, to będziemy dążyć do tego, tutaj jest green, tak? Green 0, green 1, green 2, green 3, będziemy dążyć do tego, żeby te piksele, inaczej, te bity, żeby porozrzucać. Tak? Czyli co? Jeżeli sobie teraz weźmiemy
cztery takie słowa, to co? To powstaną nam, to powstanie nam po jednym słowie na każdy bitplan. Czyli musimy ściągnąć cztery piksele stąd, bo one będą miały wystarczająco dużo bitów, żeby wygenerować wszystkie, żeby wygenerować pojedyncze słowa bitplanu. Tylko teraz jest kwestia, cała sztuka jest w tym, żeby wziąć te cztery słowa i te bity tam szuruburu w jedną, w drugą stronę, tak, żeby w outputcie było to. No i teraz jak to zrobić? No i to jest chunky to planner. To jest zamiana tych rzeczy na to wyjście bit planowe. No i teraz jak się do tego w ogóle zabrać? Trzeba by było parę obserwacji podjąć. Dobra, obserwacja numer jeden. Przyjrzyjmy się temu. No tutaj B1, B2. Tutaj. Nie, B1, B1, B2, B2, B3, B3. Tak. A to przyjrzyjmy się takiej obserwacji. Czy my. Aha, i tutaj będzie B3 do B0 i B3 do B0. To po pierwsze, pierwsza nasza obserwacja jest taka, że nasze piksele teraz, jak będą, to znaczy się jak taki nasz piksel pojedynczy 16-bitowy, to on nie będzie w środku dokładnie w postaci RGB, tylko będzie w postaci RGBB. Tak? To jest pierwsza sztuczka, żeby tych bitów było wystarczająco, żebyśmy nie musieli później jakoś coś jeszcze z tymi słowami majsterkować. Czyli krótko mówiąc, teksturę już przygotowujemy w ten sposób, żeby ona wyglądała tak. Okazuje się, że można jeszcze sprytniej zrobić. Jak zrobić, żeby się nie narobić? Przecież my możemy dowolnie sobie spermutować bity w tej teksturze, żeby nam pomogło. Żeby robić mniej. Co moglibyśmy spermutować? Bierzemy jakąś permutację tych bitów, żeby nam było wygodniej. No może tak, żeby te były obok siebie, nie? Wtedy będzie mniej mieszania, prawda? Jak tak sobie spermutujemy te bity, no nie? No to co? To dokładnie tak zróbmy, prawda? Taka perwersja, że bierzemy tą teksturę i tam ją miętosimy w określony sposób, prawda? Żeby nam było łatwiej. No bo te, jakie piksele teraz kopiujemy, jak dokładnie wygląda ta wartość tego koloru wyrażanego przez piksel, to nam wszystko jedno. Tak i tak nie będziemy w obrębie tego koloru żadnych obliczeń wykonywać, więc wszystko jedno, tak? No to pierwsza faza jest taka, że zrobiliśmy tą obserwację. I tu będzie troszeczkę co prawda inaczej, jak wam to pokażę, będzie trzeba indeksy podwracać, ale tutaj już się będę trzymać tych indeksów, jakich się trzymam, tak? Czyli trzeba by było zrobić powiedzmy R3, R2, R1, R0, tak? Tak, tak, tak. No i co? I teraz co? Teraz G3, G2. Co? G1, G0? Tak? No i tutaj już wiadomo, co się będzie działo. B3, B2, B2, B1, B1, B0, B0. To fajnie, bo to już jest prawie nieźle, tak? Teraz to tylko trzeba jakoś tak porozrzucać, że trzeba to słowo wziąć tu, znaczy tą część trzeba tu wrzucić, no coś tam jeszcze trzeba popermutować, tak? No to teraz obserwacja jest taka jeszcze, że jak to tak ponazywałem... Czyli to wszystko do tej pory to są prekalki. Tak, tak, tak. Znaczy tą teksturę trzeba tam prekalkować. No to jak ją prekalkować? No to zobaczmy sobie, jak ją prekalkować. Jaką perwersję tutaj macie na górze gdzieś w tym kodzie. O! A. Prawda? A potem co? O!
Prawda? Przepiszmy to. Tylko żeby to się wszystko zgadzało, to tutaj jeszcze trzeba by było, być może ja bym prosto modyfikację tego co narysowaliśmy na tablicy wykonał, żeby mi się to nie pokiełbasiło. To znaczy się, powiedzmy, że to może nie ma żadnego znaczenia. Nie, to nie ma żadnego znaczenia. Dobra, nie muszę. No dobra. To jak to teraz zrobić? No to dobrze, to co? To teraz już mogę się zająć tylko i wyłącznie operowaniem na czwórkach bitów. Już nie muszę na pojedynczych bitach niczego robić, prawda? Fajnie, zaoszczędziłem sobie trochę roboty. To trzeba by było to jakoś nazwać, prawda? To jak nazwiemy, jak byśmy mogli nazwać to? To jest pierwszy piksel i co taka pełna delta 3, tak? Nie wiem, wybierzmy sobie jakieś symbole. Co ostatnio jest ulubione w mediach? Omikron. Nie, jak się maluje omikron? To podobno jest jedna z tych zalet tej pandemii, że ludzie się alfabetu greckiego uczą, tak? Nie pamiętam, ale pamiętam, się gamma rysuje, prawda? To gamma jest bliższa mojemu, to promieniowanie gamma też fajnie brzmi, prawda? Też jest fajne. No to co? To zajmijmy się w ten sposób, w tym wszystkim, że co będziemy? Będziemy mieli alfa 0, alfa 1, alfa 2 i alfa 3, tak? I co dalej? To teraz to już wszystko jedno. Beta 0, beta 1, beta 2, beta 3. I co? I jaki jeszcze kolor mam do dyspozycji? Aha, i taki. I co? I gamma 0, gamma 0, gamma 1, gamma 1, gamma 2, gamma 2. No i tak dalej, i tak dalej. No dobra. Czy 4 piksele mam, tak? To jak będę chciał rozrzucić to po bitplanach? Przypomnijcie mi, co ja tutaj będę musiał. Aha, tu mam 64 bity, tu mam 64 bity, tak? Dobra, jakoś to zetrę. I co się tutaj teraz będzie dziać? Te R3 i tak dalej, to gdzie miało mi to wylądować? Tutaj, no nie? Tu miało mi to wylądować, tak? Czyli tu będzie alfa 0, a tutaj będzie alfa 1, alfa 2 i alfa 3. Tak? No i tam i tak dalej, tak? Beta 0, beta 1, beta 2, beta 3. No to być może. I co? Aha, i gamma 0. I gammy, tak? Okej, okay. No to co ja zauważam, że mógłbym zrobić sobie coś takiego. Aha, czyli widać, że ja bym niebieskie chciał umieścić koło siebie. Tak? No to dobrze. To jeszcze sobie nazwijmy jakoś te słowa. 0, 1, 2, 3. No to teraz sobie troszeczkę pomyślmy w kategoriach takich jakichś bit shiftów i masek, co mieliśmy na ASCII. Co trzeba było zrobić? Przygotować jakiś taki strumień danych. Jeden strumień danych, czyli co, żeby wyprodukować coś takiego w miarę pośredniego, to musiałbym zrobić co? Musiałbym zrobić S0 i co? Z czymś to zendować. Z czym mógłbym to zendować? Powiedzmy, że zendowałbym to, ile tu jest bitów? 4, nie? To co to by było? F0, F0. Co mi teraz zostanie? Zostanie mi alfa 0 i gamma 0 w tym słowie, tak? Jakbym to zorował z S2
and... ojej, nie. Ale ja nie chcę z tym. Ja chciałbym z S1, tak? Mógłbym coś takiego zrobić, no nie? Zero F. Co by mi wtedy wyszło? Pomóżcie mi. Alfa 0. Alfa 0, beta 0. Beta 1. Gamma 0. Gamma 1. Zaraz, nie. Tutaj miałbym, tutaj nie wiem jeszcze co mam. Alfa 0. Tutaj gamma. Miałbym gammę, tak? Mhm. Tu miałbym gammę 0. I tutaj nie wiem co miałbym, tak? A z tego drugiego co miałbym? A nie, zaraz. To jest alfa, jeden. Aha, to jest to by było alfa 1. I co? Gamma 1. Gamma 1. Aha. Czyli byłbym w stanie zrobić jakiegoś takiego pasa po tych danych, takiego, że byłbym w stanie wyprodukować takie słowo, byłbym w stanie wyprodukować, dobra, to jeszcze spróbujmy wyprodukować takie słowo. Jak wyprodukować to słowo? Co, bierzemy S0, tak, przesuwamy je o 4, robimy enda F0, tak, dobrze, nie pomyliłem się? No, można tak zrobić. Można tak. No, można tak, można inaczej, prawda? A czemu ja tak to piszę? A może źle piszę, może powinienem właśnie na odwrót zrobić. Jak to jest z literem? Co najpierw liter robi? Najpierw shiftuje, czy najpierw maskuje? To zależy. Nie będziemy używać tych first word maska i last word maska, tak? W tych operacjach. Więc to maskowanie będziemy osiągać przez to, że popatrzcie, co tu się ciekawego dzieje, że mamy jeden. Aha, bo to mógłby być jeden kanał w literze, to mógłby być drugi kanał. Ale jeszcze muszę się zdecydować, bo w trzeci kanał muszę wetknąć stałą. I to musi być jedna stała, a nie dwie. Okej, to mogą być dwie stałe, bo mogę blik przygotować tak, że to zaneguje tą stałą. A dobra, czyli wszystko jedno. Znaczy najpierw muszę zrobić shifta, no bo najpierw są shifty, a dopiero potem lecą operacje, więc to chyba będzie dobrze. No więc to się da zamienić na jeden bit. Tak? Co się da jeszcze tutaj zrobić? Aha, S1 muszę co z nią zrobić? Też ją 0F0F, tak? Mm-hmm. Czy coś popsułem? Okej. No dobrze, i to widać, że mógłbym wyprodukować, zrobić jakieś takie ciekawe rzeczy, że jakbym zapuścił tego blita, bo jak ten będzie działał? On by musiał działać w ten sposób, że najpierw gdzieś sobie w pamięci przemieszam to wszystko i ten blit będzie leciał tak, że on będzie brał te dwa słowa i będzie z nich produkował jedno słowo. Tak? I później będzie brał dwa kolejne słowa i znowuż produkował jedno słowo. I to następne słowo będzie wyglądać w ten sposób, że to jest alfa 2, alfa 3 i co? I gamma 2, gamma 3. Tak? Więc taki blik mógłbym opracować, który mi przejdzie tylko połowę tych danych i... Znaczy nie, przejdzie mi wszystkie dane, ale wyprodukuje mi tylko pół rezultatu, który mi chodzi. I drugiego blita, który mi znowuż przejrzy to wszystko i wygeneruje mi pół rezultatu. Pośredniego oczywiście rezultatu, tak? To co się tutaj dzieje? To tutaj będzie, no pomóżcie mi. Beta 2, beta 3 i co? I gamma 2, gamma 3. To być może jest jakaś redundancja, być może można by było z niej skorzystać, a ja jeszcze tej obserwacji nie przeprowadziłem, tak? A może nie. W takim sensie, że tu widać, że te bity, one się tam powtarzają, tak? W sensie o tu i tu. W obydwu blitach jako rezultat powstają te rzeczy, być może
Być może dałoby się delikatnie przyspieszyć, musiałbym jeszcze raz dobrze usiąść w spokoju i przemyśleć to. No to dobra, to nie jest jeszcze, to jest prawie to. Prawie to, bo musimy jeszcze zrobić, jeszcze takie dwa blity musimy zrobić. Co my teraz chcielibyśmy zrobić? To jest jakby pierwsza faza. No w drugiej fazie to pewnie chcielibyśmy co? Alfy umieścić koło siebie, zlepić. Bety zlepić i tak dalej. No to jak zrobić tak, żebyśmy otrzymali coś takiego? Alfa 3 i gamma 0, gamma 1, gamma 2, gamma 3. Biorąc pod uwagę, że to jest nasz strumień danych wejściowych. No bo to chciałbym zrobić efektywnie, tak? No to co? No nic prostszego, prawda? Bierzemy ten strumień danych wyjściowych. To jest naszym nowym, to jest naszym powiedzmy, nie wiem, S, co jest po S? Jakoś inną, coś innego. Nie? Q niech będzie, tak? Q0, Q1, tak? To co z Q0 chciałbym zrobić? Nic. Tylko chciałbym je przemaskować. Przez co? F, F0. OK. I z czym bym chciał to pomieszać? Q1 przesunięte o 8 w prawo i sandowane. Z prawo, ja nigdy nie wiem, prawo, tak? To O i co? I N 0, tak, i to będzie to? A, i to mi da... To da alfy. To da alfy. No ale widać, że tą samą, że aha, jeszcze chciałbym gammy wyprodukować, tak? Bo gammy będzie się troszeczkę inaczej produkowało, ale zasadniczo podobnie gammy będzie się produkowało, no nie? To znaczy się, gammy będzie się produkowało w ten sposób, że się weźmie Q0 i je przesunie o 8. Nie. O, tak? Q0 o 8. I co? I tutaj się będzie trzeba tam... Okej, okay. I co? I Q... Aha, tutaj jest wszystko dobrze, dobra. I tutaj jest ta sama maska, tak? I w wyniku tego otrzymam... W wyniku tego otrzymałem to. I widać, że to samo będzie miało zastosowanie do tych. No i teraz właściwie to się da... No i co? I mamy to, co chcemy. Robiliśmy mieszu. I co nam już... I to teraz to pozostaje jakoś... No okej, okay, to jest taka nasza ogólna obserwacja, że to tak można zrobić. No i oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. To znaczy się trzeba te dane tam odpowiednio podbać jeszcze, żeby one były w pamięci. Trzeba wziąć pod uwagę, że jest maksymalna wielkość blitu. Trzeba zobaczyć, że tak naprawdę, ponieważ te dane nie są umieszczone, okej, okay, no bo to zależy, jak to się dokładnie jeszcze robi, bo jeżeli chciałbym zapuścić blity w taki sposób, że najpierw biorę te dwa słowa, potem biorę te dwa słowa, to zauważcie, że szerokość pojedynczego blitu to jest 2. Tak, a wysokość to będzie tam ileś. No i teraz trzeba pamiętać o tym, że wysokość, maksymalna wysokość blitu to jest 1024. Więc być może będzie to trzeba rozbić na dwa blity. Tak? No czyli to jest idea, natomiast ją jeszcze trzeba tam jakoś w kod przekuć. Tak? Straszne, no nie? Znaczy straszne jak straszne. No to w pewnym sensie jak się już wykona odpowiednie obserwacje, to cała reszta jest już mechaniczna i oczywiście absolutnie niedebagowalna. Tak. Czyli albo się zrobi dobrze, albo nic nie działa. Tak. No niestety tak to jest w literem. No i teraz pozostaje pytanie, no okej, okay, czyli tutaj widzicie, że być może ja startuję od drugiej strony, tak? To widać 116, więc najpierw robię swapy o 8-bitowe. Tak, czyli 8-bitowe fragmenty wypienią, a dopiero potem 4-bitowe wymienią, prawda? Być może. No i to widać, że to jest, że trzeba było rozbić to na dwa blity.
No i tam mieszu, prawda, i tam coś tam jeszcze później to rozrzucić odpowiednio po tych bitplanach. Prawda. Raz mi się udało i niech tak już zostanie po trzy razy, tak? Chyba, że się okaże, że to jeszcze się da jakoś zoptymalizować. Kurde, dałoby się coś tu jeszcze zoptymalizować. Przecież ten jeden bitplan się powtarza. Żeby się dało coś tam jeszcze oszczędzić któregoś blita. Żeby w sensie, żeby ustawić pobieraczkę bitplanów, żeby wyświetlała dokładnie z tego samego bitplanu i zawartości tego bitplanu nie generuje. Może coś by się jeszcze dało podkręcić. Ale to już jest, wiecie, takie ostatnie 10%, tak? Które może się przydać, które może się nie przydać. No dobra, to skoro właściwie już nadchodzi koniec, to jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, którą należy opisać. Ja mam jeszcze pytanie. Aha. Czemu ten etap przejścia z tego R3, R2, R1, R0 do tego, no to czemu to jest robione na Amidze? Bo można by to zrobić. Oczywiście. To jest oczywiście, prawda? Znaczy to tak. Czemu jest robione na Amidze? Bardzo dobre pytanie. Najprawdopodobniej dałoby się go przenieść do konwertera i mniej z tym męczyć, tak? To chyba jest coś, co można by było szybko zrobić i sobie zaoszczędzić tej pracy. Tak, no bo on jest na tyle dobrze ustandaryzowany, ten format, to znaczy ja go używam w wielu miejscach, że można by było to po prostu jako opcję, tak, znaczy scrambler dodać do te. Jest jeszcze inna kwestia. Kwestia jest taka, że to jest jedna chunky to planar. Drugą chunky to planar macie zwykłej UV mapie, gdzie macie 16 kolorów i piksele 2x2. I tam się jeszcze inne rzeczy dzieją. Tak? Tamta chunky to planar oczywiście polega na podobnych rzeczach. Też jest ten scrambling, różne dziwne rzeczy. Ta sama idea, no ale tam jakby szczegóły inne są, tak? Trzeba tam też wykonać całą tą gimnastykę i przejść przez tą chunky to planar, jak ona tam się zachowuje, tak? Dobra, dwie rzeczy ważne na sam koniec. Pierwsza rzecz ważna to jest taka, że jak się przyjrzycie temu chunky to planar, to tu się coś strasznie dziwnego dzieje. Jest jakaś taka dziwna procedura, w ogóle wchodzimy tutaj, mamy jakiegoś dużego switchokejsa. Jak się ten switchokejs skończy, to mówimy faza ten. Ojej, uczyścimy przerwanie. Przerwanie blittera. O co chodzi? Chodzi o to, że tak naprawdę to... popatrzcie, linia 258. To ta procedura chunky to planar, to jest procedura obsługi przerwania. Ona się dzieje asynchronicznie względem renderowania kodu. Chcę się zapytać, po co? Po co takie dziwne rzeczy? No i to jest właśnie, to była ta pierwsza rzecz, że tutaj się coś dziwnego dzieje z przerwaniami. A druga, to że to trzeba przerwania wytłumaczyć. Dlaczego one są tutaj używane? Przede wszystkim zauważamy taką jedną rzecz. Jak blitter działa, to co? My możemy na niego czekać, aż on skończy. Jak będziemy czekać, to co będziemy robić? No, będziemy w pętli tam się pętlić, busy waiting robić. Ale żeby robić busy waiting, to trzeba robić dostępy do szyny danych. No bo trzeba te instrukcje ściągnąć, które będą robiły busy waiting. Czyli tak naprawdę podkradamy cykle. Znaczy, bierzemy sobie cykle z szyny pamięci i palimy na to, żeby robić nic. No, a być może fajnie by było albo w ogóle nic nie robić w tym momencie, żeby blitter jak najszybciej działał, albo robić coś sensownego, tak? żeby to nie było nic głupiego. No więc, co będziemy robić? Będziemy mieli dwuetapowy pipeline. Bo zauważamy, że co? Zauważamy, że jak to jest? Najpierw musi nam CPU policzyć, tak? A później musi nam blitter policzyć. Tak? Co prawda ten blitter tam, żeby to policzyć, to czasami będzie przerywał CPU i tam na chwilę wskakiwał do tego przerwania,
ale z grubsza to będzie wyglądać tak. No to co? To następna klatka będzie tak wyglądać, nie? Więc widzicie, że jeśli to zajmuje dwie ramki i to zajmuje dwie ramki, no to gdybyśmy to szeregowo wykonywali, to ten efekt byłby bardzo wolny. Cztery ramki by działał, tak? No ale jak mamy pipelining, no to co? To każdą klatkę będziemy mieli co dwie klatki, tak? Więc to jest ciekawa obserwacja, że na Amidze możemy tak pomyśleć o efektach, w szczególności efektach działających na biterze, że możemy jechać jednocześnie jednym i drugim. To może być potencjalnie długie, natomiast no oczywiście jak zwykle najdłuższy etap potoku nam wyznacza to, z jaką częstotliwością będziemy generować klatki. No mieliśmy to już, prawda? Ideę pipeline już mieliśmy na różnych przedmiotach. Tutaj może zostać zastosowana do... No i to nie powinno być dla Was zaskoczeniem, że tego typu rzeczy w nowoczesnych architekturach gier komputerowych się stosuje, prawda? Też jest jakiś... Coś się wrzuca na CPU, coś się wrzuca na kartę graficzną, tak? To też można tam jakoś odpowiednio spipeline'ować, chociaż tam już bardziej out of order z tego wychodzi przy złożoności dzisiejszych kart graficznych, tak? No niemniej jednak to też jest jakaś technika myślenia o tym, co robić, tak? Czyli jeżeli mamy bliter i bliter nam zajmuje jedną ramkę, no to właściwie możemy wyjść z założenia, że mamy po prostu jedną ramkę dla procesora i niech ten procesor coś ciekawego z tym efektem zrobi, tak? Bo możemy sobie to elegancko spipeline'ować. No i to chyba taka najważniejsza rzecz, która... A dałoby się jakoś tą drugą opcję zrobić, żeby procesor nie robił nic sensownego, ale też żeby nie podkradał cykli? Znaczy są dwie możliwości. To znaczy się można uczynić, można zapalić bit, który... bo ja tutaj nie przyłączyłem, a coś zacząłem rysować, tak? Więc jeszcze tylko wspomnę, tak, że pipeline, kolejne kroki, obydwa, cztery, pojedyncze, dwa, no wszystko widać, tak? Okej. Pytanie było takie, czy można coś zrobić, żeby CPU nam nie okupował szyny, tak? Mhm. Jak sobie tam zajrzysz gdzieś głęboko do interakcji blitera z resztą systemu, to oni ci tam powiedzą coś takiego, że jeżeli CPU w normalnym trybie działania, jeżeli CPU będzie się dobijał do szyny, to co ileś czasu ma gwarancję, że dostanie ten dostęp do szyny i to jest jakoś tam moderowane, tak? Dlatego, że liter jest takim wyjątkiem, że on również zżera te same cykle, może wyżerać te same cykle, co wyżera procesor. To jest taki wyjątek. On może to zjadać. I bitplany też mogą wyjadać te parzyste cykle, tak? Więc one mogą spowalniać procesor. No i jest powiedziane, że jak masz normalny tryb działania, to bliter co jakiś czas zobowiązuje się oddać cykl Motorola, żeby ona mogła postępować, ale można też uczynić dosłownie blitera wieprzem. No i nie żartuję, jest po prostu, jest bit gdzieś odpowiedni, który się nazywa Blithog, prawda? Że on jest wieprzem, że jest nieuprzejmy i wtedy mówi, prawda, a co ty tam będziesz, prawda, ty Motorola głupia tam, ja tu liczę, ważne rzeczy mam do roboty, a nie tam jakieś... Nie wiem, jakieś głupie, prawda? No i rzeczywiście w niektórych efektach ten, jak się ustawi ten blithog, znaczy w niektórych efektach jest tak, że rzeczywiście trzeba na ten bliter poczekać i nie ma zmiłuj się i wtedy rzeczywiście warto ustawić tego blithoga. Druga rzecz, z której ja nie korzystam, ale można by było skorzystać, to, że Motorola potrafi zasnąć w oczekiwaniu na przerwanie. Tak? I wtedy jak zaśnie, to no w oczywisty sposób nie korzysta z szyny, tylko że tam wybudzanie i tak dalej, obsługę tego przerwania, znaczy to jest kłopotliwe, z tego do tej pory nie korzystałem. Tak, musiałbym przeprowadzić eksperymenty, czy to się opłaca, czy to się nie opłaca w ogóle robić, tak, taką sztuczkę. Korzystam z tego, bo to jest najłatwiejsze, a daje wymierne rezultaty. No dobra, to co, to masz jeszcze jakieś pytania? Tak, no najważniejsza rzecz, macie tą ideę. Macie tą ideę chunky to planar, widzicie, że to jest kosztowne, że to nie jest za darmo, że można robić pixel efekty, ale
ale wtedy one powinny mieć strukturę pipeline'u. Tak. No i tyle. Tyle. Dobra, to tyle na dzisiaj. Przemierzam, nie chcę.